sprawa jest po prostu jakoś, znaczy nie to, że nieistotna, ale jednak pokazuje dramatyczny stan naszej klasy politycznej, to znaczy brak możliwości przekazania jakiegoś dosyć cywilizowanego władzy z rąk jednej ekipy w ręce drugiej ekipy. I to jest jednak dość przygnębiające, ale z drugiej strony także jest to dowód na to, że ekipa PiS czy Kancelaria Prezydenta zaliczyła serię wpadek kompromitujących, o których żeśmy już tutaj rozmawiali, no ale oddaję wam głos, jak to oceniacie. Rafał Kalukin. Znaczy też mam niechęć do komentowania tego. Jakoś najgorsze w tym wszystkim jest to, że znaczy tutaj faktycznie jedna strona ma więcej za uszami niż druga, tak? Ale najważniejsze jest to, że w zasadzie żadna ze stron nie zamierza, mam wrażenie, z problemem się uporać. To jest taki... Znaczy to wygląda jak takie starcie dzieci, przedszkolaków, które po prostu zafiksowały się na własnych stanowiskach i tak się przerzucają, że to wy. No, jest jakiś konkretny problem do rozwiązania. No, należy pogodzić inauguracyjne posiedzenie Sejmu ze szczytem. Wydaje mi się, że tutaj w ewidentny sposób kancelaria zawaliła, kancelaria prezydenta. Jeżeli faktycznie jest tak, jak tam gdzieś w weekend mówił profesor Zybertowicz, że urzędnicy w kancelarii prezydenckiej nie zorientowali się, że 12 listopada odbywa się unijny szczyt, no to niestety no, należy się ocena mierna z kompetencji. Natomiast w tej sytuacji, do której doszło, to uważam, że no, rząd jednak powinien przejąć inicjatywę.